Okej, witam w kolejnym odcinku. Lecimy z tematem. Słuchajcie, generalnie sprawa prezentuje się następująco. Mam wykonane już wszystkie zadania wyzwalania jeńców. Dokończyłem je pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym. I teraz pozostaje nam tylko zabić tego oto wodza. I szczerze, bardzo mi się nie chce walczyć z jego przybocznymi osobno i najchętniej spróbowałbym to zrobić tak na bardzo, bardzo YOLO. Dotarł na miejsce, właśnie, bo już generalnie próbowałem tutaj, chciałem zobaczyć jak to przebiegnie, co trzeba będzie zrobić, żeby być w miarę przygotowanym i trzeba było wypuścić Karagory, także wypuściłem je. Oni tutaj troszkę spanikowali, ale nie za wiele, bo mieli, jeden z nich to jest potworobójca i szybko skasował mojego Karagora. I teraz musimy wymyślić jakąś sprawną taktykę. Boi się ognia, tak? Dobra, trzeba będzie znaleźć może jakieś beczki. Na czas kończący z ukrycia raczej jest odporny, nie? Właśnie, odporny. No jest ich tu trochę, naprawdę jest ich tu trochę. I sytuacja nie prezentuje się zbyt ciekawie. Ale zobaczymy może, zobaczmy czy mamy jakieś informacje o nich. To jest wrażliwy na cios kończący z ukrycia i jego moglibyśmy już tym sposobem wykończyć, nie? Jakbyśmy tylko go chycili. Aj, nie chyciłem go, kurwa. Come on. Który to jest? Boże, już go zgubiłem, to jest ten. On powinien umrzeć, o ile trafiłem dobrego. Dobra, on umarł już, zajebiście. Jeden chociaż. Teraz uciekamy. I zobaczmy co wiemy o następnych gościach. Jak wejdziemy oczywiście w bezpieczne miejsce jakieś. Dobra, co wiemy o nim na przykład? A to jest on, to jest on, to jest ten wódz. Co wiemy o nim? Nic nie wiemy niestety. Dlatego może przetestujemy czy jest wrażliwy na ataki z dystansu. Jest niewrażliwy wręcz. Dobra, nieważne. I co wiem na temat tego ostatniego tutaj? Wybuchy też, no dobra, no kurczę, jakby się ustawili koło jakiegoś ognicha albo coś w tym stylu, to byłoby naprawdę zajebiście. Ajajajajajajaj. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Słuchajcie, ciężka sprawa. Na razie nie ma tu w sumie zbyt wielu uruków tak jeszcze oprócz nich, to może moglibyśmy się wpierdolić w nich i zawalczyć po prostu. Ale nie wiem, jaki by to miało efekt, szczerze. A jest on też odporny na atak z ukrycia, niestety. To skoczymy na tego, żeby się szybciej do nich dostać. Nie wiem, spróbujemy zawalczyć, kurde, nie? Szybko go, może uda nam się zabić całkiem. No jej, no już. Okej. Spoko, ten gościu ma nierówno pod sufitem, to już widzę. Jakiś typ biegnie już po alarm. On chyba będzie martwy już, nie? Jeszcze raz, come on. Dobra, on jest martwy, zajebiście. Jeszcze tylko ten został. O Jezus. Szkoda, że nie można tego przewijać. A no tak, bo on się bał Karagorów właśnie też. Spróbuję go najpierw wykończyć. I może uda mi się chwila, czekajcie, jeszcze kaman. Chwila. Dobra. Dzięki temu nie mają tutaj żadnych posiłków póki co jeszcze. No dobra, zobaczymy kolego, kto tutaj. On się wycofuje, zajebiście. Dobrze, on się wycofuje. To mi się podoba. Nie mam tutaj innych uruków. Mogę sobie spokojnie go tutaj ponapierdalać troszkę. Jeszcze raz. Super. Niech tylko zrobi się zielony. Ała. A ten co? Kto to jest? Też jakiś kapitan, kurwa. Dobra, łapiemy go. Mogę się złapać, czy jeszcze nie?
A, kolejny przyszedł. Ktoś tam biegnie po alarm? Nie, na szczęście nie. No dobra, no to będziemy musieli spróbować jeszcze zabić jego. Okej, ktoś biegnie, chwila. Nie zbieraj runy teraz, pojebało cię. Okej, jego, on jest podatny bardzo na te ataki, widzę. Dlatego jego sobie spróbujemy zabić tak. Dobra, super. Teraz ponownie został tylko on. Tylko co ja mam z tą gościu zrobić? Jak ja cię mogę złapać? Jak ja go mogę zdominować? Bo nie mam pojęcia, naprawdę. Co? Co jest z nim, kurwa, nie tak? Przecież co jest z tobą nie tak? Może wymagać czasu kończącego, ale ja chcę go zdominować. Jak ja mam go zdominować? O Boże, czy mi się... Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że muszę na Karagorze przybiec tutaj po niego. Tu mamy Karagora jakiegoś. I wydaje mi się, że to jest jedyne wyjście, szczerze, żeby on się przestraszył po prostu. Wpuszczamy Karagora. Nie mam elfich strzał, no trudno. Spróbuję przeskoczyć na niego stąd. Karagorze. Nie, 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 szybko, szybko, chodź tu, Karagorze. Chodź do mnie, proszę, kurwa, błagam, chodź tu. O, boi się go, no właśnie, no ale ja go nie mogę dosiąść jeszcze. Come on, kurwa, nie, no. Dajcie mi dosiąść tego Karagora, błagam. Nie, on mnie nie może spierdolić, no come on, Karagor. Chodź tu, kurwa. Jezus Maria, no szybko. Boże, jakie to jest intens, kurwa, wszystko. Szybko po niego biegniemy. On się boi Karagora, więc... To jest dla nas okazja, wskakuj tu, Karagorze. Biegnij po niego, gdzie on wlazł? Czy on tu wlazł na górę? Czy on jest pojebany, ten typ jest popierdolony po prostu, nie? Wlazł na górę, żeby uciec przed tym Karagorem, tak? Ja też tu może jakoś wejdę, nie? Wejdę tędy. On teraz, jak on teraz spierdala przed tym Karagorem. Dobra, to może to być dla mnie okazja. Tylko nie mogę go stracić. Okej, okej, szybko, szybko, złaź, złaź, złaź. Dominuj, kurwa, udało się. Co? Co, 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 kurwa, teraz? Serio? Teraz, kurwa, ktoś mi przerwał? Teraz? Kiedy już miałem to po prostu, w rękach go miałem. What the fuck? Gdzie on jest? Jest tu dalej koło mnie? No spierdala, a mogę go przyszpilić na przykład, czy nie bardzo? Dominuj go. Błagam, żeby nikt nie przerwał, błagam. Dobra, udało się. O Boże, przesłuchaj na przykład. Jezus Maria, jakie to było ciężkie. Ale dobra, udało się, mamy go. No i nie wiem, przykładową informację o nim już nieważny, już każdy z tych uruków jest teraz nieważny. Mamy to. Wow, to było naprawdę, naprawdę intens. Cel zrealizowany, wodzowie zdominowani, zajebiście. Co mamy teraz dalej? O, jest, misja się odblokowała. Władca Mordoru, twoje oddziały czekają na rozkazy, nadszedł czas, by ruszyć do ataku na Czarną Dłoń. Oczywiście, postaramy się to zrobić. Wow, to było... Jakby nie było, pokonaliśmy tutaj też trzech kapitanów przy okazji. No, muszę pamiętać na następną część gry, w razie czego, żeby raczej trzymać się taktyki najpierw pokonywania wodzów, a potem rzucania się najpierw pokonywania przybocznej, a potem rzucania się na wodzów. Czekam sobie tylko po to, żeby był dzień chociażby. I w miarę możliwości, żeby nie było deszczu. Okej, mamy to, udało się. Wprawdzie nie jest dzień, ale nie ma deszczu i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Teraz... tutaj biegają ci niewolnicy, ale tam jest gościu, możemy się do niego przenieść jeszcze szybko. Mrocznym ciosem. I ja w ogóle odblokowałem, jak widzicie, umiejętność mrocznych ciosów w serii. Właśnie to prezentuję wam w tym momencie. Fajna sprawa bardzo.
Okej, mamy to. Zaczynamy. Smuggling could be so appreciated by the Queen. Lady. They're here. Orcs. They make bad passengers. But I've carried worse. Lady. Keep that plank level. Boy, touch the thing. Queen Marwyn. It's good to see you in better health. Boats are ready. The skippers have been briefed on your destination. Good. How long will those orcs obey you? Well, I should think as long as I like. I'm in your debt. We owe you our lives, Tarion. Just put an end to this madness. No dobra, czyli płyniemy gdzieś, płyniemy zapewne po czarną dłoń. Tylko co to jest za miejsce? To jest moja armia? Moja raczej, tak. Albo nie? Co on tu znowu robi? Ja go zabiłem chyba. A okej, ja jestem z tymi wodzami. No dobra, no dobra, fajnie w sumie. Podoba mi się, okej, zaczyna się konkretnie. Chyba powinien to mówić, ale akurat gra przydzieliła tutaj takiego... A nie, już myślałem. Wow. No dobra, okej, jedziemy z tematem. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja bym zaczął w ten sposób. Podpalimy chociaż tutaj pierwszą tą watachę ich. Ale episko, kurwa. My jesteśmy za potężni na was, ziomeczki, za potężni. Gonimy naszego rywala, nasi wodzowie nam zaraz pomogą. Ała. Już go widziałem. Naprawdę, już go widziałem. Okej. Okay. Możemy dalej walczyć. Naprawdę. Ci wodzowie, jakie kozaki w ogóle. Jak to wygląda genialnie, po prostu jak oni stoją. Dobra, gościu, ty już umierasz. Niestety, ty już umierasz. Albo dobra, on też może umrzeć, no czemu nie? Okej, padł. Mamy ich. A więc my jesteśmy gdzie właściwie? Mogę tu włączyć mapę? Mogę. Okej, czy to jest po prostu... Eret Glamhof. Okej, okej, czyli to jest typowo już twierdza Czarnej Dłoni. Wodzowie widzę, że gonią jeszcze chyba niedobitków, albo już ich ostatnim zadaniem było tutaj pomóc mi w tej walce z tą armią. A teraz jestem zdany na siebie. Zapewne tak. This is a trap. This silence taunts us. What sorcery is at work here? Co to jest? Czy to jest trup i tylko porusza głową przez wiatr? Czy może, nie wiem, jest to jakiś ożywieniec? Nie ma, ale to wygląda zajebiście klimatycznie, szczerze.
Ten piach. Nie wiem, wspinamy się czy nie? Może się wespnę gdzieś tutaj. No, ta cisza jest naprawdę niepokojąca. Wątpię, żeby tam przed bramą... Żebyśmy tam przed bramą wyrżnęli całą armię Czarnej Dłoni. Wątpię, że miał tylko tylu ludzi. Dobra, mamy wejście. Wchodzimy. A wchodzimy. Czas najwyższy na zemstę. Te trupy chyba żyją. Co? Kto do nas w tym momencie mówi? To nie jest Czarna Dłoń? No to jest jej tron zapewne. A, to jest chyba jeszcze jeden pozostały kapitan. Co? Yes, that's all you are, Ranger. A vessel for the Ringmaker. As you. No dobra. Zaraz co? A on tu teraz chodzi, tak? No dobra, i mam określony czas na zabicie go. Muszę wyssać z niego energię, mam rozumieć, że on jest zbyt twardy, żeby tak po prostu... Dobra, chyba się udało. Znowu zniknął i teraz pojawi się w innym miejscu, tak? Dobra, zagrajmy, chodź. Skoro tak chcesz się bawić. Co to są, urkowie? Czy kto to jest, kurwa? Ale tu jest jego kilka postaci, tak? No dobra. Odessaliśmy kolejną. Szukamy dalej. Tu jest jeszcze jeden. Pięknie. Idź do Yoref. Yoref? Co? A Yoref to nie była nasza żona czasem? Yoref to chyba było imię naszej żony. O nie, o nie. Co to kurwa za... Za czary są? Ja słyszę jej śpiew. O nie.
O ty chuju. Zobaczymy. Ale go dopierdolił. No dobra. Idziemy dalej, tak? Wodzowie są z nami. Czy my wróciliśmy właśnie? Mam rozumieć, że popłynęliśmy do jego twierdzy. A jego tam nie było. Zostaliśmy tego po ostatniego czarnego kapitana, oprócz czarnej dłoni. No dobra, no dobra, okej. A on w tym czasie tutaj urzędował pewnie, tak? Misja wykonana, okej. Okej, czyli tutaj zrobili rozpierdol, mam rozumieć troszkę. Przeniosę się tutaj. No właśnie, kurde, zrobili nas w chuja. My płynęliśmy po czarną dłoń, walczyliśmy z jego ostatnim przybocznym, a tutaj... W tym czasie on zajmował się krową Marveną i Ifarielą. Czy ja właśnie do gościa wpierdoliłem w ognisko? Chyba tak. Wróciłeś do Nurn i odkryłeś, że czarna dłoń dotarła tu przed tobą. Niedobrze, niedobrze. Czego? Chyba dobrze, nie? Czyżby ostatnie wspomnienie? Czy mi się wydaje, czy to nie jest czasem ten tekst Władcy Pierścieni właśnie, że jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by wszystkie coś tam w ciemności złączyć. I chyba to jest scena, jak kuje właśnie ten jedyny pierścień, nie? Tak. To jest to. A to był ten tekst, tylko w mowie elfów. O, ale... O skurwysyn. Czyli wykiwał go Celebrimbor. Wykiwał samego Saurona. Przecież kozak. Mine to keep.
Czyli my dalej mamy ten pierścień, czy nie? Nie, no teoretycznie to właśnie... Skoro Gollum go zgubił, to ma go teraz Bilbo już. I pewnie w dodatku Świetlisty Władca dowiemy się, jak Celebrimbor go stracił. Okej. No dobrze, jedziemy dalej, nie? Dużo się dzieje, naprawdę. Te loading screeny są troszkę takie anti-climatic. No okej. Panie darów, kurde, czy to są wszystko nasi urukowie? Ale zajebiście. A tam są nasi wodzowie. Czy my to poworaszujemy na czarną bramę? Jezu, ale ekipę ma. Wszyscy na czerwono ubrani, ładnie, ładnie. Jeden jest nawet tutaj wódz chyba. O, dobrze! Nasz wodziu nienawidzi Karagorów, zajebiście! No to szarża, kurwa! Najpierw troszkę tutaj połechtamy w ten sposób. Wgryziemy się w kogoś. Ale zaraz ten Karagor zginie raczej, więc i tak za wiele nie zdziałamy. Nie wiem, co się stało, ale przyblokował się trochę. Dobra, zacznijmy od tego, że pościągam kilku z nich za pomocą strzał. Jemu pewnie... Oj, walnąłem mojemu. On nawet jest podatny trochę. Więc tego byśmy mogli skasować tak strzałami. To już byłoby zawsze coś. Niech ktoś bije generalnie i tak ten Karagor zaraz zginie. Schodzę z niego. O, przyblokował to, cwaniak. Zobaczymy. Umieraj. Okej, troszkę nie w kolejności ich zabijam, ale ważne, że czwarty padł. Teraz tak. Okej, tu ktoś płonie, zajebiście. To jest ten, którego ja teraz przysmażyłem chyba. I on też już będzie martwy. Ale fajnie mi miecz płonie. Dobra, gość, umieraj. Dobra, to było dosyć brutalne ze strony Taliona. Jedziemy dalej. Zaatakujmy teraz może tego tutaj, nie? Oła, nie wyszło mi. Okej, jego nie przeskoczę, okej, czyli jego muszę technikami bojowymi napierdać. Oj, przepraszam. Dlatego już ładnie nawet poobijali nasi wodzowie, więc to mnie cieszy. I z nim też już koniec. Oj, kurwa, nie wyszła mi egzekucja na tamtym, ale dobra, jego zabijemy normalnie.
Ważne, że w końcu doszedłeś do takiego wniosku, nie? Lepiej później niż wcale. Siema. Okej, spoko. Teraz został tylko on, tak? Bo tamtego zabili, mam rozumieć, czy nie? Nie wiem. Super. I padł. Trzeci padł. Ktoś jeszcze został? Nie, wszyscy, tak? Nie, o Jezu, tu jest jeszcze jakiś typ. A nie, jest jeszcze gdzieś szpon żywy. A tutaj, patrzcie. Napierdalają go moi wodzowie, bardzo ładnie. Im idzie. Zdychaj, śmieciu. Dobra, mamy to, mamy to. Nawet chyba żaden z naszych kapitanów nie stracił życia. Nie muszę zbierać tych run, już i tak nam się nie przydadzą, ale chętnie wbiję jeszcze dwa punkty w ostatnie dwie umiejętności. I w ten sposób mamy wszystkie umiejętności wykupione. To i to. Okej, czyli zaraz może jeszcze przetestujemy, jak będzie taka grubsza walka. Zajebiście, po prostu mega akcja się dzieje. I muszę się tam spiąć, tak? No dobra, lecimy po tego, po tą czarną dłoń, a może nawet po samego Saurona. Trochę słabo z tym, że Celebrimbor nas chciał, powiedzmy, zerżnąć. Without the power of the One Ring or the Ringmaker, he cannot take form. He will be trapped within Mordor, no more than an eye of flame bound to his dark tower. And at last I can die, and none will avenge me. Smutne. Ale dobra, czyli to będziemy mieli teraz wyjaśnienie genezy Saurona jako właśnie tego oka. No dobra, dawaj, Talion. Jesteś chuju. O nie, zsunął mu się z palca. O kurwa. Czyli to tak ten pierścień trafił z powrotem do Saurona. Masakra. Straszne to było. The Dark Lord gave you a second chance to stand by his side. Spierdalaj. Now I give you no choice. We shall be sealed together in death. So be it. What the fuck? O nie, 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 ty nigdzie nie idziesz. O nie, kurwa. Haj, znowu rana się otworzyła, nie. C
Co? Więc czarna dłoń to był Sauron? Ew, shit! Okej. Szczerze, tak się zapatrzyłem, że mnie zajebał, no. Nie oszukujmy się. To było nawet takie... zabawne. O kurwa. Czyli Celebrimbor będzie nam teraz tak pomagał, tak? No dobra, tylko teraz nie spierdolić quick time eventów. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Udało nam się? Co? Ale zajebisty cliffhanger, szczerze. Mega. Nowy pierścień, tak? Kurde, aż się zachciało od razu mi kupić Cień Wojny. Ale zobaczymy, jak to będzie. Kurde, świetna, świetna, świetna gra. Ze świetnym zakończeniem, fabuła przyjemna. Wow. Dobra, kurde, powinienem tutaj powiedzieć może coś więcej, ale powiem tylko to, co mi się rzuca te w tym momencie na głowę. Mianowicie, no, co mi się mega podobało, walka zarąbista, tyle po prostu możliwości zabijania, egzekucji, samej w sobie walki, zajebisty motyw rozdzielenia po prostu naszych umiejętności na umiejętności strażnika i upiora, świetna sprawa. Tak jak mówię, ta fabuła była dosyć przyjemna, naprawdę taka przystępna, nie jakieś trudne były te misje fabularne i to właśnie lubię w grach. Jeśli chodzi o misje poboczne, to zajebiście przystępnie się je robiło razem z tymi znajdźkami, artefaktami i filmami. Przystępnie bardzo przy okazji, jak się chodziło, to można było je zbierać. Jedne co męczące było to misje wyzwalania niewolników, zdecydowanie za dużo ich było. Moim zdaniem mogłoby być ich tak połowę mniej, z 12 by wystarczyło i byłaby gitara. No i motyw naznaczania wodzów zajebisty. I kurde, nic tylko grać na następną część. Nie wiem, czy będę ogrywał dodatki. Szczerze, na razie nie bardzo mam chęć, bo już troszeczkę się nagrałem w tą grę, naprawdę. I póki co chyba I'm good. No ale wiecie, zobaczymy, jak to będzie. Będziemy wreszcie wracać zapewne do tych dodatków. Jeżeli nie teraz, to w przyszłości też je nagramy. Także dziękuję ślicznie za ten projekt, za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.